hejka, ja jestem Marta. Cześć. I witamy Was w nowym vlogu. Dzisiaj jedziemy do notariusza drugi raz. Pierwszy raz byłam sama osobiście. Tak szybko dyktowała, że nie byłam w stanie nic napisać. Tylko sumaryczny koszt tego, ile będzie kosztował notariusz. Ale z tym nagramy dla Was osobny film, jak wyglądają koszty podczas zakupu domu. Dzisiaj jedziemy drugi raz umawiać już termin, kochani. Wulkan emocji! Mamy nadzieję, że nam się to wszystko uda poskładać razem z podpisaniem kredytu i już wstępnie chcemy zarezerwować termin u notariusza, żeby te dwie daty nie były zbytnio rozbieżne i żeby to zrealizować jak najszybciej się generalnie da. Ja jestem elokwentna. Jeszcze jedziemy odebrać dokumenty od samochodu. No, ale to już nie związane z domem. Ale mam nadzieję, że się nam nie przedawniło i że jest dobry numer rejestracyjny. Jak ty podałeś zły numer rejestracyjny? To będzie masakra. Porąbało mi się z moim poprzednim jakimś samochodem, chyba z Seicentem. Ja mam nadzieję, że podałaś dobry. Ja też mam nadzieję, że podałam dobry. Coś tam ślad i coś tam kręty. Załatwiliśmy nawet w miarę szybko w tym urzędzie komunikacji. Pół 30 godziny. Minut, tylko 30 minut. Co to jest? No, załatwił Krzysiu w 3 minuty, czekaliśmy 30, także 10 razy krócej załatwialiśmy niż staliśmy. Po prostu istna matematyka. A teraz jedziemy do notariusza. Spodobało mi się mówienie w tym stylu. Wypadł, mi wypadł. Tędy! Tamtędy! Idziemy do notariusza. U notariusza czeka się prawdopodobnie około 2 tygodni na termin. Zobaczymy, czy uda nam się coś załatwić wcześniej, jeszcze przed załataniem jej wszystkich dokumentów. Korale. Korale. Chcesz korale, kochanie? Gdzie jest notariusz? Jest jakiś tam. O ile miał, to nie przejedzie. Aha, aha. Co tam jest? Te ptaszki coś tak w dupę mu dmucha i on śpiewa. W dupę mu się dmucha. Pamiętam, miałam tego ptaszka. Boże, patrzcie co ma kaprys. Pamiętacie takie zakładki? Miałam taką zakładkę. Jakiś taki czarodziejski ogród i tam no. Się... Widzisz? Że jakie super. Miałeś kiedyś taką zakładkę? I miałam taką... Góra, dół. Czajcie? 100 zł. 100 zł. Musimy kupić prawdę. Wybrałeś najdroższą, jaka to jest. Nie no, tak do 1400, 1500. No, tak myślałam 1500, no dobra, 1600, no jeszcze się mieścisz. Może być? Pod zabudowę piekarniki? To są? Okej, okay, widać, że ciężko dziecko nie otworzy. Gitas. Jak Krzysiu nie otwiera, to i dziecko nie otworzy. To my w końcu płytę robimy, no. No, ostatecznie zdecydowaliśmy się na płytę. Białej też nie chcę, absolutnie białej nie ma szans. Nie będzie cały czas czysto? Nie, bo akurat wszystko zacznie kipić na brązowo, zobaczysz. Ale ja chcę taka, która się tak nie brudzi. Ale każda się, kochanie, brudzi. Ale nie każda. Zostawiłam odciski palców. Dobra, Kasia, w cholerę. A spróbuj zostawić podciskami. Nie kupimy białej płyty. Ale nie kupię białej płyty. No nie palcuje się, no dobra. Ale ja nie kupię białej płyty. Dlaczego nie? Nie. A co ci przeszkadza? Nie podoba mi się biała płyta. No to kup jeszcze biały piekarnik. Ja chcę mieć czarny piekarnik, czarną mikrofalówkę i walnę sobie białą płytę. I wszystko jest ostre, znaczy nic nie jest ostre, tylko moja ręka. Poczesne. Idź na zakupy ze swoim mężem, z moim mężem. Oddam go na zakupy. Chce ktoś go na zakupy? Chociaż w kosmetycznym jest nawet nie za wiele biadoli. Nie wiem, czy widzieliście jego Instagrama, ale nawet było dość grzeczny. Chyba nie oglądasz mojego Instagrama. Poważnie? Widzę, że jesteś siłą. To płyta? Ja nie wiem, o co tobie chodzi. Zobacz, jaka ładna. Co tu jest ładnego w tej? Nie. Nope. Czadecka. I tu masz teraz instrukcję.
Wyjechaliśmy do Mercury Marketu. Wychodzę, bo się ugotuję. Do Mercury Marketu i jedziemy wybierać, wiecie, szafkę, lustro, takie rzeczy i przewidzieć, ile nam na to pójdzie kasy, jeżeli chodzi o wyposażenie łazienki. Także mam nadzieję, że to w miarę spoko załatwimy, ogarniemy. Że to jest szafka i umywalka, tylko inna tu jest jakaś szafka, no nie? I w ogóle ona wygląda jak wielki kufer, nie sądzisz? Patrz, tu jest zawias. Będziemy czekać na barierki, bo będziemy spawać barierki, bociany, szczęście, trzy bociany, czyli dwa dorosłe i bocianiatko. Mamy pierwszą oficjalnie kupioną rzecz do domu. Ta-da! Tak będą wyglądały barierki. Tak jest teraz? Tak będzie. Tylko będzie się trzymać, nie? Ochła! Być docelowo w kolorze szarym, takim ciemno-szarym, bo będą pasować potem do domu. Jezus Maria, pierwsze barierki jeszcze. Łazienka nie zrobiona, ale barierki będą. W ten sposób będziecie to robić rok. Zobaczcie ile malin. Zobaczcie ile malin. To jest akurat taka chyba zbyt czuła. Myślisz, że jest dobra? Spróbuj. Spróbuj. Halo? Halo? Spróbuj. Właśnie jedziemy do sklepu metalowego po parę rzeczy do spawania. Elektrody, maski. Także no i zaczynamy działać i się bawić. Ta-da! No to można zacząć pracować. Pełen ekwipunek! Ja ci włączę. My na dzisiaj skończyliśmy z profilami. Ile dało radę, tyle zrobiliśmy. Teraz idziemy do domku, bo jesteśmy umówieni na 18 z płytkarzem, kafelkarzem. Kafelkarzem. Nasza łazienka, która jeszcze nie wygląda na łazienkę. A tu będziemy brać szampon. Wygląda nasz... jak to się nazywa? Ogródek, ja mieszkam w bloku, nawet nie pamiętam, że to się nazywa ogródek. Taki będzie piękny, taki zielony, taki idealny. Jej, jej. Jaka akustyka? No, musimy tutaj wpaść znowu jutro, żeby przewietrzyć i wykorzystać tą gorącą pogodę. Będzie hot dog, będzie hot dog, będzie hot dog, będzie hot dog. Będzie hot dog. Lubię hot doga z kabanosa. Tak wygląda mój Krzyś po spawaniu tego wszystkiego. O co chodzi z tym telefonem? Zawiercił się! Wtopiło mi się opiłki metalu. Czy jak przyłożę magnes, to będzie... Bo żelazo jest potrzebne, jak powiedział mój mąż. Chodź. Dalej. Raz. Dwa. Raz. Dwa.
Jaka wojna! Jaka ona wojna! Oj, daleniuś! Okej, kochani, mamy nadzieję, że vlog wam się podobał, my już wróciliśmy do domu, teraz się relaksujemy, także zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, najwyższy czas, i do zobaczenia w kolejnym, pa! Dobranoc! Płynanoc! I dalej już mówi karaluchy na rano! Karaluchy pod poduchy!